Hej, dzień dobry, witam Cię ciepło. Ja nazywam się Edyta Wójcik, jestem konsultantem Feng Shui. Dzisiaj odpowiadam na jedno z Waszych pytań. Jak i po czym mogę poznać, że są jakieś zakłócenia, zastoje energetyczne w mojej przestrzeni, w moim domu, w moim mieszkaniu? Tutaj przede wszystkim należy popatrzeć po prostu na swoje życie, na nasze życie. Trzeba przyglądnąć się po prostu temu, co dzieje się w naszym życiu. Czy mam takie odczucie w jakichś sferach mojego życia, że coś nie idzie tak, jak bym chciał czy chciała? Czy w moich relacjach z innymi jest porządek? Czy w tych relacjach z moim partnerem, moim mężem, moją żoną, czy jest to piękna, taka rozwijająca się relacja, czy właśnie jest tam dużo trudności, jest tam dużo niepokoju, lęku, braku zaufania. Teraz w strefie kariery, jak wygląda właśnie ta kariera, czy tutaj coś, czy coś się dzieje, czy właśnie, czy coś się dzieje, czy jest to takie miejsce, taka przestrzeń w Twoim życiu, w której czujesz, że się rozwijasz, że cały czas coś nowego się po prostu pojawia w tej sferze Twojego życia. Czy jesteś zadowolona właśnie z tego, w jakim kierunku ona zmierza? Teraz strefa związana z rodziną. Jak to jest właśnie w Twojej rodzinie? Czy masz dobre relacje ze swoimi rodzicami, z całą rodziną, tą bliską, tak, tutaj z dziećmi, z partnerem, z rodziną dalszą, tak, jak to wygląda właśnie w tym kontekście. I teraz, jeżeli przechodząc przez te wszystkie strefy, te wszystkie sfery naszego życia, tak, dalej myśląc o uznaniu, respekcie, czy czujesz, że otrzymujesz właśnie od swojej rodziny, najbliższych uznanie, czujesz, że jesteś doceniana czy doceniany, czy rozwijasz się dobrze, czy czujesz, że każdy dzień po prostu, kiedy budzisz się, masz całą masę wspaniałych pomysłów, czujesz, że jesteś taką osobą, która naprawdę jest po prostu taką studnią bez dna, jeśli chodzi o te pomysły, jakie są Twoje relacje też z dziećmi. Ponieważ tutaj akurat w tej przestrzeni, która odpowiada za dzieci i za właśnie tą kreatywność, to czy tutaj również jest dobrze? Również jeśli chodzi o tą strefę pomocnych ludzi, czy czujesz, że masz wsparcie w innych, że masz tą pomoc, czy masz wokół siebie ludzi, którzy będą po prostu Ciebie wspierać? I najważniejsza strefa to jest właśnie strefa well-being. To jest to centrum naszego domu, to jest miejsce, gdzie ta strefa również naszego życia, która odpowiada za wszystko, tak? Bo jeżeli nie mamy zdrowia, jeżeli jesteśmy chorzy, no to po prostu wszystko się rozpada. Może się rozpaść nasza kariera, może rozpaść się nasz związek, mogą totalnie upaść nasze finanse. Także bardzo ważne jest, aby przyjrzeć się po prostu swojemu życiu. I teraz, jeżeli w którejś z tych stref, sfer swojego życia poczujesz, zobaczysz, że nie do końca jesteś zadowolony czy zadowolona, to tak jak już zawsze Wam wspominam tutaj, popatrz na mapę Bagua. Nałóż ją na swój dom, na swoje mieszkanie, w takiej konwencji, w taki sposób, jak ja tego Was uczę. Czyli jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to cofnij się do filmów, w których są konkretne instruktaże, jak to zrobić, a najprościej to po prostu mapa Bagua w tej takiej nowoczesnej konwencji Feng Shui zawsze przypada, nakłada się ją tak, że drzwi są właśnie w tej dolnej strefie, na samym dole i tutaj nakładamy ją w ten sposób, że strefa kariery jest właśnie na dole. Czyli ten czarny, niebieski, szary kwadrat są po prostu na dole naszego mieszkania czy naszego domu, w tej dolnej części.
i wtedy dzielimy ją właśnie na całą tą przestrzeń, cały nasz floor plan dzielimy na właśnie 9 kwadratów, które odpowiadają konkretnie danym przestrzeniom. I wtedy, jak już wiemy, w której przestrzeni w naszym życiu coś się dzieje, są jakieś zaburzenia, jakieś zastoje, to przyglądamy się po prostu temu w naszym domu, tak? Czy przypadkiem w strefie rodziny na przykład nie naładowałam, nie naukładałam jakichś rzeczy, przedmiotów, a być może jest to miejsce, gdzie od lat coś się po prostu zbiera i już bardzo dawno tego po prostu nie przeglądałam. Warto się po prostu temu przyjrzeć, co w danej strefie, w naszej przestrzeni domowej, w kontekście mapy Bagua jest, żeby to albo odczyścić, odblokować. No, jeśli chodzi o sprzątanie i porządkowanie tak tych przestrzeni, to kochani, bardzo dobrze jest chociażby 2 razy do roku spojrzeć właśnie na tą przestrzeń naszego domu, zobaczyć po prostu, co się dzieje, żeby na bieżąco, no najlepiej byłoby tak na bieżąco to wszystko ogarniać. Nie zawsze życie nam po prostu pozwala na to, tak, żebyśmy aż tak często się temu przyglądali. Niemniej jednak ja jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie no, na bieżąco te rzeczy przeglądać, ale też zawsze przynajmniej te 2 razy do roku, przed każdymi świętami. No, tak było w tradycji u mnie, w mojej rodzinie, że zawsze pamiętam. Zresztą na pewno potwierdzicie tak, że te zwyczaje, nasze polskie tradycje właśnie takie były, że przed każdymi świętami zawsze robiło się te porządki. Ja powiem tak, bardzo dobrze jest też popatrzeć na swoją przestrzeń w kontekście sprzątania, porządkowania zaraz po przyjeździe z wakacji, dlatego że mamy wtedy zupełnie inną taką energię. Jesteśmy też chętni czy chętne do tego, żeby coś właśnie w tej swojej domowej przestrzeni zmienić, i wtedy łatwo nam przychodzi pożegnać się z niektórymi przedmiotami, z którymi na przykład wiele już lat, no, czy miesięcy nie potrafimy po prostu się pożegnać. Także co zrobić, aby zobaczyć ten zastój? Trzeba najpierw przyglądnąć się właśnie swojemu życiu i potem zobaczyć to jak w zwierciadle właśnie swojej przestrzeni poprzez mapę Bagua. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy i ciekawy. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, sugestie, pomysły do kolejnych jakichś nowych filmów, tematyki, która Was interesuje, to piszcie na info@edytawojcik.pl. A ja już dziękuję za Twój czas. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia.